Dzień dobry, Agnieszka Holland. Paweł Kasprzak, Obywatele RP. Ja jestem tutaj dzisiaj głównie po to, by się dowiedzieć, czy i jaki związek istnieje między kulturą a polityką. A ja nazywam się Piotr Niemczyk, jak mnie policja nazywa, jestem pseudoekspertem, a przyszedłem tutaj pilnować porządku, żeby żaden z rozmówców nie zdominował. Agnieszko, czy Paweł Kasprzak jest dziadersem? No, on się sam tak określa, więc pewno jest, bo jesteśmy tym, uważam, kim byśmy chcieli być albo za kogo się mamy. Nasza tożsamość, w końcu jesteśmy wolni ludzie i możemy sobie sami określać tożsamość, nie dajemy się labelować, pieczętować, wpychać do narożnika zmysłów i tak dalej. Bo ja na przykład nie mam wątpliwości, że jestem dziadersem. I komentariatem pewnie też, bo ten. O Pawle nie mam takiego przekonania, bo Paweł jest rzeczywiście odważny w różnych swoich zachowaniach. Ma taki rodzaj odwagi, który przypisuje się młodym ludziom. Ale czy to nie jest tak, że dziaders to jest stan ducha? Ja nie wiem, co to jest dziaders. Szczerze mówiąc, było dość jasne, kiedy to pojęcie powstało i dotyczyło tak w gruncie rzeczy pewnego środowiska i pewnego pokolenia, chociaż niekoniecznie. Bo tak ja dochodziłam tego i zresztą słyszę to określenie dziaders jakiś 6-7 lat i to w kręgach takiego intelektualnego feminizmu w średnim wieku głównie. I dziadersi to byli ci wszyscy przemądrzalcy, którzy wypowiadali się na każdy temat, którzy nie dopuszczali do głosu kobiet, mimo że one już były doktorki habilitowane, profesorki i tak dalej. Jak one na przykład na jakichś konferencjach czy sympozjach zabierały głos, to zwykle oni po prostu kręcili, w końcu wychodzili z sali, bo musieli albo zapalić, albo wykonać ważny telefon. Jakby generalnie ich nie interesowało to, co one mają do powiedzenia. I mimo jakby sympatii i tego, że chętnie korzystali z ich jakichś opracowań, czy z jakiejś ich pracy, czy wysługiwali się nimi często do jakichś tam celów organizacyjnych, to jak gdyby nie dostrzegali w ogóle, że ten punkt widzenia nie tylko istnieje, nie tylko reprezentuje w pewnym sensie połowę ludzkości, ale również jest już w świecie i w kręgach uniwersyteckich, naukowych i innych uważany za bardzo istotny punkt widzenia, bez którego już nie sposób opisywać dzisiaj świata. Potem się to rozszerzyło również o różne formacje polityczne. No generalnie można powiedzieć, żeby to bardzo uprościć, że to dotyczyło w starszo-średnim i starszym wieku inteligentów wywodzących się gdzieś tam z opozycji demokratycznej częściowo, ale w każdym razie solidarnościowych, postsolidarnościowych, budowniczych III RP, polityków, ekspertów, przedsiębiorców, też bardzo przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej, no, ale naukowców również, no i nawet krytyków literackich. Także, ale dotyczyło głównie tego, no, najogólniej rzecz biorąc, inteligenckiego świata, męskiego świata i świata mężczyzn, którzy mieli dobrze dość i mają, chociaż już dzisiaj znacznie mniej, kiedy zostali jakby zaatakowani przez pewien już nowy mainstream rewolucyjny, którzy mają poczucie własnej wartości, nadmiernie rozdęte ego, I są dumni z tego, co stworzyli. Kiedy się ich krytykuje, to nie umieją przyjąć tej krytyki w sposób konstruktywny, znaczy zastanowić się, czy może coś jest rzeczywiście nie tak. Paweł, a ja nigdy od ciebie nie słyszałem żadnego protekcjonalnego tonu wobec kobiet, a jednak uważasz się za dziadersa, przedstawiasz się jako dziaders. To jest serio czy dla żartu? To jest serio, aczkolwiek ja mam wieloletnie oczywiście uczucie. Ja pamiętam, to było rok temu, był Kongres Kobiet, bądź też któraś z tych okoliczności. I ja tam zostałem zaproszony. Bardzo się czułem, zresztą autentycznie wyróżniony tym zaproszeniem. I dostałem plakietkę, jak wchodziłem, to dostałem plakietkę z napisem uczestniczka, co mnie rozbawiło. Z tą uczestniczką tak sobie chodziłem. Natomiast im dłużej chodziłem, tym mniej byłem rozbawiony, bo do mnie dotarła taka prosta myśl. Przecież to jest normalne, że kobiety dostają plakietkę z napisem uczestnik i w ogóle nikomu to nie przeszkadza, łącznie z tymi kobietami, które na ogół, łącznie z tymi kobietami, które te plakietki noszą. Znaczy ja uważam, będąc samcem w sile wieku,
że samców w moim wieku bez winy nie znajdziesz. Mhm. Że te wzory kulturowe tak się bardzo gwałtownie zmieniły i tak głęboko na nasze szczęście, że my już nie potrafimy sobie przypomnieć, jak każdy z nas traktował kobiety w tych rozmaitych, stereotypowych sytuacjach. Więc ale, jak Agnieszka dzisiaj mówi, że trzeba płodozmian zastosować, czy też płodolagię, no to ja rozumiem, że mówi to pół żartem, ale ja to traktuję śmiertelnie poważnie. Ja to też traktuję śmiertelnie poważnie. Mówię pół żartem, ponieważ wiem, że trudno byłoby ten mój program zrealizować. Z powodów jakby rzeczywistości, jaka ona jest, ustawodawstwa i tak dalej, ale myślę zupełnie poważnie, że bez jakiegoś takiego przekręcenia wajchy, że nagle ten tramwaj pojedzie po zupełnie innych torach, to nic się nie zmieni. Znaczy będzie się zmieniać powolutku, ale będzie świat, nie wiem, czy przeżyje to jeszcze długo, te właśnie męskie, patriarchalne rządy. Oczywiście, że większość mężczyzn sobie, no wiesz, nikt nie jest bez winy, szczerze mówiąc. Teraz bardzo jedzie się na to pokolenie, na przykład w jakichś takich tych debatach, czy trudno nazwać debatą, bo to jest takie na parzankach, powiedzmy, internetowych, w mediach społecznościowych, się wywleka temu pokoleniu, które ma dzisiaj 60 parę, 70, 80 lat, wszystkie grzechy, że oni są winni właśnie, zaczynając od tego, że oni są winni, że PiS jest u władzy, też, że oni są winni wykluczeniu, transformacji, poczuciu opuszczenia, braku wspólnoty, różnym takim rzeczom. Dochodzimy do PRL-u i często bardzo ta populistyczna lewica przedstawia PRL jako taką krainę szczęśliwości. Bezpieczeństwa takiego socjalnego. No bezpieczeństwa socjalnego i właśnie takie właśnie było super. I potem przyszedł jakiś, wiesz, Balcerowicz z jakimś tam innym Saksem i to wszystko zburzyli. No tymczasem ludzie, którzy mają więcej lat i przeżyli to, to wiedzą, że tak nie było. Że rzeczywiście państwo było upadłe, gospodarka była upadła i nie było co zbierać i wymagało to jakiejś gwałtownej, brutalnej terapii, która się udała. Mój problem z tym jest taki, że po tej pierwszej terapii, no jak masz raka rozsianego, to dajesz bardzo silną chemię, żeby pacjent miał szansę przeżyć. No ale jak już wyszedł z tego, to już nie kontynuujesz tej chemii, bo ta chemia może go zabić, tylko zaczynasz go właśnie przeciwnie, odżywiać. Dajesz mu, wiesz, witaminy, suplementy, wiesz, no jakby terapię, to wszystko. Tymczasem to się nie stało. W każdym razie, jeżeli to się stało, to w sposób wysoce niewystarczający. I dalej ta chemia była ładowana i nawet ci, którzy ją aplikowali, uważali, że właściwie sprawiają tym ludziom przyjemność, że ich tak właśnie zmuszają do tego typu wysiłku. No i bardzo niewielu z tego pokolenia miało taką refleksję, że okej, no jednak nie tędy droga. Od początku miał Karol Modzelewski, Jacek Kuroń dość szybko, od pewnego momentu. No już Marcin Król już te 5-6 lat temu, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, dziaderskość polega również na tym, że nie jesteśmy w stanie się przyznać do naszych błędów, że nie jesteśmy w stanie ich przepracować jakoś, że mamy przed tym jakiś taki lęk i że nie jesteśmy skłonni do rozmowy w ogóle, bo rozmowa zakłada właśnie jakby wymianę, wysłuchanie drugiej strony, ale też opowiedzenie siebie. I to, co jest dla mnie najważniejsze, że cała ta generacja jest nieopowiedziana i że ona też nie jest opowiedziana w kulturze, przez kulturę, bo wiesz, nie ma o tym filmów, nie ma o tym seriali, nie ma o tym powieści. Powinna być jakaś wielka powieść. Kłopot mam głębszy, tak? No bo jak Agnieszka postuluje do zmian, a ja też to bardzo dobrze wiem, tak? Że nawet w momencie, kiedy w dzisiejszej sytuacji, w tej jakiejś gorączce politycznej miałbym ochotę wejść w spór z przywódczyniami tego ruchu protestu, no to mam pełną świadomość, że powinienem raczej zamknąć dziób, bo ja już swoje gadałem przez tyle lat, tak? Nawet jeżeli nie sam, a sam mam taką skłonność, to mój rodzaj, że tak powiem, tutaj przegiął pałę, więc teraz my całkiem po prostu powinniśmy poczekać sobie grzecznie w kolejce i raczej starać się posłuchać, co mało kto z nas, o sobie mówię również, potrafi. Więc rzeczywiście dobra. Tylko nawet wypowiadając te słowa, boję się w tym dzisiejszym rozedrganiu, że to może zabrzmieć protekcjonalnie, bo w tym można usłyszeć cień czegoś takiego, że okej, dobra, niech się mylą,
mają czas, są młode, dorosną. Nie, tam. Więc broń Boże, nie, chcę powiedzieć, że kulturowo ta sytuacja jest strasznie trudna, że ludziom takim jak ja, no nie sposób otworzyć gębę. I o ile jak mi ją zamykają, to ja jestem na to odporny zupełnie, o tyle jak widzę, no flekowanie, nie boję się tego tak nazwać, bo w niektórych przypadkach mamy z tym do czynienia, osób trzecich, no to już tracę spokój. Nie myślę, że w ogóle flekowanie to nie jest droga, tak naprawdę. W tym kontekście, wiesz, ja jestem bardzo ciekaw, jak byś zdefiniowała, bo powiedziałaś przez moment nowy mainstream, jak byś go zdefiniowała. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby taką tożsamość kulturową tego nowego mainstreamu, nowego pokolenia, nie wiem. Wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że to nowe pokolenie, które jest na ulicach, nagle się nam okazało, bo się bardzo długo wydawało, że właśnie to nowe pokolenie jest jakieś zatomizowane, nieaktywne, pasywne, a jak się robiło badania te 5-6 lat temu, ono było głównie konserwatywne i bardzo skłonne do jakby z jednej strony takiej prywatności, ale takiego darwinizmu społecznego ala Korwin-Mikke, a z drugiej strony do nacjonalizmu, takiego tramtadrackiego. I dopiero jakieś półtora roku temu coś koło tego się pokazało, jak zaczęły się pokazywać przy okazjach wyborczych nowe badania, to okazało się, że to pokolenie zupełnie inne jest, niż się wydawało te 4 lata wcześniej, szczególnie młode kobiety, że młode kobiety są jakąś kompletnie nową planetą. I troszkę przy tych protestach sądowych, tych takich ze świeczkami, tych takich innych w lecie. To było takie trochę starsze pokolenie niż te nastolatki, które teraz są w dużej mierze na ulicach, czy studentki, o parę lat starsze, ale już u nich była taka niechęć właśnie do takiego jakby agresji, upolitycznienia, do tego języka takich protestów politycznych, że miało to bardziej wymiar taki równościowy i bardziej wymiar moralny. I była w tym też taka pewna ludyczność, jakiś rodzaj takiej zabawy i w tych teraz również, mimo wypierdalać i jebać i tak dalej, tych takich słów, one też nabrały pewnej takiej ludyczności. One są pewnego rodzaju. W ogóle w nich nie ma agresji, co się wydaje nieprawdopodobne, prawda? Bo ci ludzie są pogodni, weseli i ten. Ale ich rzecznikami, bo to pokolenie jakby nie ma rzeczników właściwie, ono jakby nie wyłoniło z siebie jeszcze ludzi, którzy mówią w ich imieniu. Ich rzecznikami są przedstawicielki głównie i paru przedstawicieli średniego pokolenia. I moim zdaniem w tym jest jakby takie zaburzenie perspektywy. Bo ja myślę, że to pokolenie, gdyby mówiło jakby ono samo, to mówiłoby trochę innym językiem i mówiłoby prawdopodobnie językiem bardzo może wyrazistym, ale mniej nienawistnym, czy mniej takim pełnym resentymentów. Ja myślę, że to średnie pokolenie już nazbierało mnóstwo resentymentów, zresztą nie dziwota, no bo jakby biją się już od ładnych paru lat i mają takie właśnie poczucie i wykluczenia, i niesprawiedliwości, i tego, że taki nam urządzili świat i tak dalej. Ale też oni używają narzędzi pewnych, takich socjologicznych narzędzi opisu pewnej takiej rzeczywistości społecznej, w której sprawy gender, czy sprawy mniejszości seksualnych, czy sprawy właśnie kobiet są szalenie istotne. I oni się zaczynają posługiwać tym językiem do opisu rzeczywistości, która w moim przekonaniu, ale to jest intuicja oczywiście tylko, jest znacznie bardziej skomplikowana i inna jeszcze i wymagałaby być może innego języka. No i też to średnie pokolenie, ono się realizuje bardzo w mediach społecznościowych jednak. Twitter, Facebook to są te fora. To są fora dość niebezpieczne. Teraz to widzimy jeszcze mocniej niż parę lat temu. One świetnie służą do tego, żeby się zwoływać, natomiast bardzo źle służą do tego, żeby dyskutować. Bo to, co powiedziałeś, że tak czujesz się niepewnie, że nie wiesz, do czego masz prawo, do czego nie masz prawa, i że to nie jest zdefiniowane, w związku z tym się czujesz, jakbyś chodził po kruchym lodzie, bo w wypadku, powiedzmy, stosunku płciowego możemy przyjąć, że pytasz kobietę, czy chce, ona mówi, że nie chce, no to rozumiesz, że nie chce. Jak mówi, że chce, to rozumiesz, że chce. Ale tutaj, czy masz bez przerwy podnosić paluszki i potem przepraszać, że w ogóle coś powiedziałeś, nagle coś się robi strasznie nieautentycznego i takiego nie można budować żadnej relacji na kompleksach. Na poczuciu, że jestem nie na swoim miejscu,
na tym, że cała twoja mowa ciała jest taka, że no przepraszam, że żyję. A potem się nagle zapominasz i coś powiesz o jedno zdanie za dużo i nagle mówią pouczasz, 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 po czym oni sami pouczają ciebie, żebyś nie robił tego czy tamtego. Także to pouczanie zaczyna takie lustrzane pouczanie. Jedni pouczają drugich i człowiek mając właśnie jakby jakieś doświadczenie, jakieś przemyślenia, jakieś przeżycia, jakieś tęsknoty, nagle znajduje się w takiej sytuacji, że wydaje mu się, że również tutaj nie ma dla niego miejsca. Ja mam takie pytanie, czy to jednak nie jest tak, że to jest powtarzalne? Bo mi się wydaje, że i 68 rok, i 80 rok, trochę w Polsce, a trochę poza Polską, bo to różne rzeczy się działy w tym czasie i w Polsce, i w Europie, i na świecie, ale ja mam wrażenie, że 68 rok na przykład w Niemczech był w ogromnym stopniu konfliktem pokoleń, chociażby kontestacja różnych byłych hitlerowskich urzędników na stanowiskach w administracji, prawda? Z tego w ogóle powstało Baader-Meinhof, tak? Czyli taki mega konflikt pokoleniowy. Solidarność w 80 roku, prawda? Szefami najważniejszych regionów byli ludzie przed 30. Tak, ale jednocześnie oni, wiesz, nie kwestionowali autorytetów ludzi z tego starszego pokolenia. Nie, oni nie, ale na przykład robotnicy, którzy ich wybrali, nie wybrali, przepraszam, zakładowych mędrców jakichś, prawda? Nie wiem, czy tacy istnieli w ogóle. Na pewno aspirowali, prawda? Tylko wybrali zupełnie młodych, odważnych ludzi. Ja zresztą pamiętam, jak ja w 80 roku, jako tam uczeń końcówki liceum, zacząłem się angażować, to mój ojciec, który był oficerem kontrwywiadu AK, chciał mnie uczyć konspiracji, tak? Ja myślę, to stary pierdoła, co on mnie będzie tam opowiadał, prawda? Więc oczywiście tu mój indywidualny przykład nie musi się przenosić, ale mam wrażenie, że taka pokoleniowa, taki dystans co najmniej jest powtarzalny. A nie. Udało się z tego? Nie, tak? Nie, moim zdaniem nie. Znaczy, to wiesz, to się zdarza właśnie w określonych sytuacjach, jak w Niemczech to był bunt tego młodego pokolenia przeciwko tej nazistowskiej przeszłości ojców. No, we Francji w pewnym sensie też był to bunt wobec podobnego pokolenia właściwie też kolaborantów, można powiedzieć Vichy, którzy zostali kompletnie przelabelowani na wielkich bojowników o wolność. Ale wśród młodzieży De Gaulle też nie był walczący z nazizmem. De Gaulle nie był też za bardzo popularną postacią, akurat w 68 roku. Nie? No tak, no, ale bo on, jak, wiesz, De Gaulle był właśnie tym prestidigitatorem, który zmienił kraj największej kolaboracji na kraj największego ruchu oporu. Więc całe to jakby kłamstwo powojenne musiało też odegrać rolę. Myślę, że to grało rolę. U nas to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane, dlatego że w 68 roku już to pokolenie starszych się niejako oczyściło w 56. To znaczy ta destalinizacja już miała miejsce i to pokolenie przez swoje doświadczenie jednak wojenne, które było szalenie istotne, dwa przez swoje takie, wiesz, ukąszenie heglowskie, ale potem za to jakieś no, takie zmierzenie się z tym, ono nabrało jakiejś powagi, jakiegoś autorytetu. I dla większości młodych ludzi to był jakiś punkt odniesienia jednak. W 68 roku ludzie filozofowie, czy no głównie jakby ludzie z kręgów filozoficznych, ale nie tylko, pisarze również, byli partnerami, no, fantastyczną starsi. Robotę zrobił Kor, prawda? W którym był ten młody Kor i stary Kor i oni umieli w sposób doskonały... Tak, tak. No Kor właśnie jak gdyby zrobił z tego pewną taką utopijną idyllę, prawda? Ja bym chciał dopytać ciebie, bo to jest... Pewnie to, bo wspomniałaś o Facebooku i takiej destrukcyjnej zupełnie jego roli. Napisałaś w Wyborczej, pisząc o Dziadersach, też o tym, no jednak flekowaniu, tam Kuczyński Waldemar był przykładem. On się, zgadzam się, bardzo niezręcznie zachowywał, no, a niemniej jednak to, co dostał na głowę, było jakieś przerażające. Mnie interesuje to, na ile koniecznym składnikiem identyfikacji tego czegoś, czego jesteśmy świadkami, co bardzo bym chciał umieć zdefiniować, jest ta właśnie negacja, to wypierdala. Ta imba, tak? Imba to się nazywa. Tak, to wypierdala. I na ile to jest, znaczy, bo kultura jest niemożliwa w takich warunkach, tylko że za każdym razem każde pokolenie biadoliło, także o Jezu, świat się kończy i tak dalej, ci młodzi niczego nie szanują i tak dalej. Niemniej jednak wydaje mi się, że faktem jest, że te więzi społeczne są pozrywane w bardzo taki bezprecedensowy sposób.
Czy ty to potrafisz odnieść do doświadczeń, nie wiem, poprzednich rewolucji? Nie zgadzam się też z tym konfliktem pokoleniowym w odniesieniu do 68 roku, no przynajmniej nie wszędzie tak to wyglądało. Jest takie badanie w Stanach Zjednoczonych zrobione na temat tamtejszej kontestacji, tamtą znam lepiej niż europejską, tam trochę więcej czytałem, gdzie pokazują, że to nieprawda, że to był konflikt pokoleniowy, że ci kontestujący młodzi ludzie z tego pokolenia 68-70 w Stanach, oni mieli więcej wspólnego z pokoleniem, czy właściwie ze swoimi rodzicami, z liberalnych rodzin, często żydowskich i tak dalej, niż z tymi czerwonokarkimi mieszkańcami interioru, którzy bohatersko wzywali do czynu zbrojnego wieku. Tak, no, bardzo dużo tych rewolucji to była, 68 rok to była ewidentnie taka inteligencka jednak rewolucja. Cokolwiek tak, jakaś to znaczy, kontynuacja, bo, tak? No tak, w Stanach to byli studenci, głównie we Francji to byli głównie studenci. W Polsce to byli też studenci, z tym, że to był taki ruch znacznie bardziej polityczny, to znaczy przeciwko tej ekipie rządzącej był skierowany. W Czechach to był ruch przeciw, właściwie to był ruch afirmatywny, popierający Praską Wiosnę i tych partyjnych liberałów, czy tam demokratów. A teraz jak to jest? Teraz. No ja myślę, że teraz ta rewolucja jest... moim zdaniem głębsza, mimo że być może, że nic z niej nie wyniknie w sensie politycznym, dlatego że ona świadczy o jakiejś takiej ogromnej zmianie mentalnościowej. To znaczy to, co się zbierało na Zachodzie przez dziesięciolecia, pewna świadomość feministyczna, czy pewna świadomość praw osób LGBT, to u nas właściwie teraz następuje w przeciągu kilku miesięcy. Jeszcze parę lat temu, jak ja mówiłam moim przyjaciółkom, rówieśnicom, że jestem feministką, to one patrzyły na mnie jak na jakiegoś wariatkę, że ja z tego Zachodu, więc plotę nie wiadomo co, bo żadna z nich nie chciała używać tego słowa. To było, jak mówią te feministki właśnie z generacji Kazi Szczuki, czy Agnieszki Graf, czy Elżbiety Karolczuk, to było brzydkie słowo na F. Także ten feminizm był rzeczywiście właściwie kanapowy zupełnie. To były głównie uczennice Marii Janion i głównie absolwentki określonego wydziału i czytelniczki amerykańskie, Judith Butler czy innych feministycznych książek amerykańskich i francuskich, ale głównie amerykańskich. No i one to nie miało jakby przeniesienia na świadomość taką ogólną. A dzisiaj ma? Tak, oczywiście nie mówię, że mają czytać Judith Butler, ale jest taka świadomość, podmiotowość do tego, co jest feminizm. No, feminizm to nie jest żadna wielka nauka, Sartra to jest czytali. Po prostu, co? Kontestatorzy w 60-tych latach Sartra czytali jednak, tak? A dzisiaj ja nie mam takiego wrażenia, że tam, że nie wiem, wśród feministek dzisiejszych, tych, które są aktywne w ruchu protestu, czyta się, nie wiem, choćby Bourdieu, to facet akurat. Judith no co, Butler, ja nie wiem, co one czytają, ale sądząc po tych kartonach, i tych hasłach, to są całkiem oczytani, bo tam jest bardzo dużo jakichś takich, wiesz, aluzji i referencji. Także ja nie wiem, ja ci mówię, trudno coś o nich wiedzieć, bo jeszcze nie ma badań, jeszcze nie zostało to zbadane prawdopodobnie, a rzecznikami, jak mówię, łącznie z Martą i Klementyną, które są w końcu o pokolenie starsze, są ludzie z innego zupełnie pokolenia, którzy jakby pomagają, czy się niektórzy się do tego przyczepiają, bo się nagle wiozą z jakimś mainstreamem. Ludzie, którzy żyli w jakichś totalnych niszach, nagle się okazuje, że są wśród mainstreamu. To jest bardzo przyjemne uczucie. No i ta ich nienawiść do tych, których uważają za mainstream poprzedni, teraz właśnie detronizowany, jest bardzo silna. Myślisz, że zdetronizują rzeczywiście ten poprzedni mainstream? No myślę, że jest łatwo, bo też biologia pomaga. Dlatego, że jak wiesz, jak za wroga publicznego numer jeden obierają Waldka Kuczyńskiego, który ma 80 lat i który, Piotrze, jest człowiekiem odważnym akurat. Zawsze był odważny. Tak. Ale czy ja to kwestionowałem? Nie, bo mówiłeś, że ci młodzi są odważni, czy tam ktoś tam jest oczywiście odważny, więc ci dziader, że dziaders to nie jest odważny. Mówiłeś w kontekście Pawła, że on jest odważny, a mówi, że jest dziadersem. No tak, nie, ale on no więc jest ja odważny. Znam sporo dziadersów mojego pokolenia albo starszych, którzy są cholernie odważni i udowodnili tę odwagę wielokrotnie w ciągu życia. Jasne. Oczywiście jak masz, wiesz,
te 80 lat, no to na ogół już tak nie biegasz po ulicach, wiesz, tego. Nie, ale ja mówiłem tylko o tym, to wyjaśnię to, że pewien rodzaj odwagi, który ja zresztą bardzo szanuję w obywatelach RP, to znaczy właśnie to, że oni w momencie, kiedy uznają, że już doszli do ściany, to siadają na ulicy, prawda? I nie ma, mi się wydaje, że to się młodzieży podoba, mi się wydaje, że to w ogóle trochę uratowało etos protestów po 2015 roku. Że my w ogóle widzimy jakąś ciągłość pomiędzy tym, co się działo w obronie Trybunału Konstytucyjnego, póki jeszcze był, a w tej chwili fundamentalnymi prawami człowieka, w tym prawa kobiet, to tą ciągłość widzę przede wszystkim u obywateli. Ale powiedz, co my mamy zrobić? Co taki facet jak ja ma zrobić, oprócz tego, że może sobie zrobić kolorowe włosy, żeby odzyskać wiarygodność, żeby przestać być dziadersem, komentariatem, co ja mam. Ale kochany, wiesz, nie myśl o tym po prostu, wiesz. Nie przejmuj się właśnie etykietami, tylko zastanów się nad swoją drogą i na tym, gdzie jesteś i co możesz dać takiego, co ktokolwiek chce przyjąć i dowiedzieć się, jakby spróbować się od nich dowiedzieć, jak oni widzą świat. No ja myślę, że bez dialogu w ogóle to jakby jesteśmy straceni wszyscy razem, i dziadersi, i nie, cała ta łódka, jeżeli nie będzie rozmowy, utonie po prostu. Znaczy, bo to Agnieszka jest, zobacz, spokojniejsza, może dlatego, że jest kobietą, tak? Bo ma tę świadomość, ja ją też mam i to jest, uważam, za najcenniejszą zdobycz tego ruchu kobiecego, który się zresztą dokonał, tak? Bo to od 2015 roku robi te sondaże, wszystkie poparcia dla kompromisu aborcyjnego versus liberalizacji aborcji. To jest bardzo radykalna zmiana i to wydeptały to kobiety w pierwszej linii frontu, niekoniecznie o własne prawa, tylko w ogóle o prawa, a nie żadni politycy. A być może jest to tak, że bo w 68 roku też żadna z tych rewolucji nie przyniosła żadnego politycznego efektu, w zasadzie nigdzie na świecie. Natomiast przeorała świat jak chyba żaden inny tego typu kulturowy przewrót, chyba poprzez zmianę pokoleń. Przez zmianę świadomości jednak, no to, że pokoleń Joszka, oczywiście. To, że Joszka Fischer był wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych w Niemczech, to jest wynik 68 roku. No ale on nie wygrał tej rewolucji, nie z barykady, ale nie wskoczył na ten stołek. Ale otworzył drogę do Zielonych, którzy są teraz trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Ja bym się na przykład nie zgodził z Agnieszką, że te reformy, nie wiadomo, czy one przyniosą efekt polityczny. One moim zdaniem przyniosą natychmiastowy efekt polityczny, chociażby przez to, że młodzi ludzie wymuszają na, nie wiem, korporacjach i rządach to, że muszą zacząć myśleć kategoriami klimatu. Czyli muszą przestać myśleć kategoriami maksymalizacji zysku, wzrostu gospodarczego dowolnym kosztem, prawda? I to moim zdaniem to już się stało i to przynosi też bardzo konkretne skutki polityczne. Tak, ale ja myślę, jak myślę o politycznym takim przetłumaczeniu tego, to myślę o czymś takim, jak wiesz, no jakby zmiana ekipy rządzącej, powstanie jakiegoś nowego ruchu, który wchodzi do parlamentu, no jakieś takie rzeczy, tak, które, to wiesz, prawda. No bo jest poza wszystkim innym, jest coś takiego, o czym czasami w tych dyskusjach na Facebooku, czy na parzankach na Facebooku, mam wrażenie, że się zapomina, że chodzi też o los konkretnych ludzi, konkretnych osób, czy osób LGBT, czy wiesz, czy kobiet, które są w sytuacji zniewolenia, i tych kobiet są tysiące czy miliony, no nie wiem, jak to liczyć. I na przykład ich los nie zmieni się, dopóki nie zmieni się prawo. A prawo nie zmieni się dopóki nie będzie możliwości zmiany sytuacji politycznej. Znaczy skonstruowania takiej większości, która uchwali prawo, że aborcja, na przykład moim zdaniem jedynym dobrym rozwiązaniem jest, że po prostu nie ma żadnej ustawy. Mm-hmm. Że po prostu jest to. Też to? Tak sądzę. Tak, jak w Kanadzie. To. Jak w Kanadzie, tak. Czy bardzo podobnie w każdym razie. Nie ma żadnej ustawy, ponieważ nigdy się nie dogadamy co do szczegółów, bo to będzie od którego, a może 12 tygodni, a może 18, a dlaczego nie 5, a dlaczego, rozumiesz, ta wada płodu tak, a inna wada płodu nie. I zacznie się to, co już było, i po prostu znowu nic z tego nie wyjdzie i ludzie sobie zaczną zadawać pytania, które nie są ich pytaniami, bo to jest pytanie każdej jednej indywidualnej kobiety, która podejmuje taką czy nie inną decyzję co do swojego ciała, ze swojej przyszłości, swojego życia. W związku z tym myślę, że jedynym rozwiązaniem, do którego można by zresztą się prawdopodobnie dogadać, jeżeli się zacznie nad tym dobrze pracować, to jest właśnie zostawmy to. Można moratorium na 10 lat zrobić, jak z karą śmierci w Stanach kiedyś. Że wiesz, na 10 lat tego i zobaczymy, a jednocześnie uruchamiamy wszystkie narzędzia, którymi mówimy, że to nie jest sprawa państwa. To nie jest sprawa państwa. Państwo nic do tego, państwo nie wchodzi do łóżek ludzi, przynajmniej przez 10 lat.
nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale powiedzmy. I za to daję wszystkie narzędzia, którymi państwo dysponuje, to znaczy prawdziwą edukację, bezpłatną antykoncepcję, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ich rodzicami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co umożliwia ludziom podjęcie racjonalnej i autentycznej własnej decyzji. I to jest rola państwa, właśnie zabezpieczyć to, a nie jest rolą państwa, żeby zdecydować za czyjeś sumienie. I myślę, że do tego można część katolików również pozyskać, bo to jest właściwie w Ewangelii, jest dokładnie to. Widzisz klimat w ogóle do tego, żeby z katolikami gadać dzisiaj? Absolutnie od tego, moim zdaniem, o tym trzeba gadać. Tylko z katolikami chyba, to znaczy tymi, którzy naprawdę szanują Ewangelię, a nie wszystkimi, tym, którzy sobie gębę nie ucierają. Słuchaj, jeżeli ja widzę, rozumiesz, PSL-owca, tego wicemarszałka z Gorzelskiego, zresztą rozsądny dość gościu, no ale konserwatywny, wiesz, PSL, i on mówi, że on zmienił zdanie, bo ma córki i widzi, co się dzieje, i rozmawiał, i on jest za wyborem kobiety, rozumiesz, ten facet. Michał Kamiński podobnie. Tak, Zgorzelski, tak, jak tak, pamiętam. Ale Michał Kamiński, to dopiero jest Michał Kamiński, no Tusk też, wiesz. No, Tusk on był zawsze... z kolei orędownikiem, ten sam Zgorzelski był orędownikiem wyjścia PSL-u z koalicji wyborczej z powodu Cipo Maryjek jeszcze wtedy. No bo mówi, że zaraz, ale ja naprawdę na odpusty chodzę z księdzem proboszczem na procesję. Przepraszam, na Boże Ciało chodzę na procesję, a w odpustach uczestniczę i muszę się mu tłumaczyć z tego, że jestem w koalicji z tymi samymi, którzy te Cipo Maryjki tam noszą w Gdańsku. Ale nie, to są trudne sprawy, rozumiesz? To jest tak, wiesz, wszyscy, każdy taki dziaders jest po prostu zakorzeniony w jakimś swoim tym i tak dalej, więc wiesz, nikt nie będzie nigdy tak, że wszyscy zostaną rewolucjonistami, ale w końcu małżeństwa homoseksualne w Wielkiej Brytanii wprowadził Cameron czy konserwatysta. Tak samo Merkel, wiesz, w Niemczech, contre coeur, mówiła przedtem, że nie chce, ale jak zobaczyła, że obywatele jak gdyby tego właśnie się spodziewają, no to przeprowadziła. Także można ludzi przekonać. To jest to, co mnie najbardziej złości w tej takiej, wiesz, całkowitym bezkompromisowości ataku, że no w ten sposób wycieka ci jakaś możliwość przekonania kogoś, kogo potrzebujesz, żeby te kobiety przestały się tak męczyć. No. Ano właśnie. A ty powiedz, nie boisz się takiego radykalizmu, w ogóle samego pojęcia radykalizmu, który nie czujesz tego na tej ulicy, tego takiego rewolucyjnego poczucia, że mainstream to jest w ogóle syf i to jest kunktatorstwo, no wiesz, to jest gniły kompromis? To musi być, wiesz. No ja rozumiem, że to znaczy, że jestem pewien fatalist. To znaczy, że to jest część formacji tego ruchu, prawda? Tak. Bez tego to nie ma. No nie ma rewolucji, która jest tolerancyjna i grzeczna wobec swoich przeciwników. Pytanie jest, kogo oni definiują jako przeciwnika. I ja bym wolała, żeby nie definiowali, żeby jako sojusznika mogą definiować tych najbliższych, a jako przeciwnika tych najgorszych, ale żeby tych, którzy gdzieś jak gdyby w tym takim limbo muszą znaleźć drogowskazy, żeby ich nie spychali, rozumiesz, w otchłań piekła od razu. Więc to jest sprawa nie tylko taktyki i strategii, ale jest też sprawa no, jakby takiego szacunku dla inności losów i wyborów ludzkich, generalnie rzecz biorąc. Ja w ogóle bym najchętniej oczywiście żyła w państwie, w którym ludzie nie skaczą sobie do gardła i w którym można rozmawiać o najtrudniejszych sprawach i szanować kogoś, kto się różni. Ludzie nie boją, jaki będzie wynik wyborów na przykład, tak? Wzajemnie się nie boją. Ja bym chciał wrócić do pytania, które już ci zadałem, ale mam takie wrażenie, że ponieważ nawiązała się taka ciekawa dyskusja pomiędzy tobą a Pawłem, wydaje mi się, że one nie zostały spuentowane, a chciałbym cię poprosić o spuentowanie. Czy mówisz, że to jest zupełnie inna sytuacja niż w 80. czy 68. roku? A ja nie do końca zrozumiałem, dlaczego tak uważasz. No chociażby dlatego, że wtedy było opresyjne państwo, wrogie dla ogromnej części obywateli. I no to teraz też jest. No nie zupełnie, w końcu tamto państwo nie zostało wybrane w wyborach demokratycznych, czyli nie było emanacją woli wyborczej przeprowadzonej, szczególnie te w 15 roku były jednak wyborami demokratycznymi. Tak. Abstrahuję tam od Sowy i przyjaciele i jakichś takich rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że vox populi był wyrażony. W związku z tym ta polaryzacja jest znacznie bardziej dramatyczna i brutalna, dlatego że ci, którzy się identyfikują, ludzie, którzy identyfikują się dzisiaj z tym, z tą władzą, prawie że reżimem, są szalenie zdeterminowani. No tak.
A ci, którzy są przeciwko, z kolei są traktowani jako obywatele drugiej kategorii i to jest pół na pół. Czyli Agnieszko, to można powiedzieć, żeby po to, żeby wyjść z tej sytuacji, to nie tylko musimy się dogadać my, dziadersi, z młodzieżą, która w tej chwili aktywnie protestuje, ale przede wszystkim musimy się dogadać z tymi, którym wmówiono, że ich tożsamość jest zależna od jakiegoś takiego anachronicznego systemu. Bo jeżeli mówisz, że to, że to jest gorzej niż w 68 czy w 80, to mówisz dlatego, że także jest pęknięcie społeczne ogromne, prawda? Tych pseudokonserwatywnych, wydaje mi się, tradycjonalistów. Ja nie mówię, że jest gorzej, ja mówię, że jest inaczej. No, subiektywnie dla mnie jest gorzej, bo wtedy było jasne, kto przyjaciel, kto wróg. I nie było tak, że nagle sąsiad się na mnie rzuca w windzie, rozumiesz, bo głosowałam na jakiegoś innego, rozumiesz, kandydata. Także ja czuję się gorzej w tej Polsce teraz, w pewnym sensie, niż się czułam w PRL-u, gdzie sytuacja była dla mnie jakby taka jasna. To jest taki banał mówić, że musimy rozmawiać. Ja mówię, że zanim zaczniemy rozmawiać, musimy sobie opowiedzieć nasze biografie i to, kim jesteśmy. Ja myślę, że to nie zostało... Od tego trochę zaczęłam i to, na tym bym chciała skończyć. I temu służy na przykład sztuka czy kultura, żeby ludzie opowiadali swoje losy i przez to, że te losy zostaną opowiedziane, one nagle staną się naszymi losami. One nagle się staną jakoś zrozumiałe i będziemy mogli zacząć w ogóle jakikolwiek dialog. Dlatego, że teraz opowiadamy sobie, żyjemy jakby w klatkach, w których każdy mówi innym językiem. To, czym jest Polska dzisiaj, Polska jest wieżą Babel. Nikt nie rozumie nikogo. I wiesz, jeżeli to się nie skończy, to trzeba stąd po prostu spierdalać. No. Ale dzięki kulturze możemy się nauczyć używać z powrotem tego samego języka. No wiesz, to jest taki ideał, już nigdy nie będzie takie proste, bo te języki się pomieszały, ale tak, bez tego, że najpierw opowiemy siebie i wysłuchamy innej opowieści, nigdy nie znajdziemy wspólnego języka. A nakręcisz taki film, żeby nauczyć Polaków rozmawiać tym samym językiem? Nie wiem. Obywateli? Nie wiem, czy umiem. Dobra, to dziękuję, chłopaki.